Drodzy internauci, zanim przejdziemy do meritum tego listu otwartego, wiecie, skierowanego do mediów, do dyrektora programowego TVN-u, pana Edwarda Miszczaka, pani dyrektor programowej Polsatu, Niny Terentjew, a także do ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ziobro, przewodniczącego Rady Europejskiej, pana Donalda Tuska, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, a także prezydenta Andrzeja Dudy. Proszę was o mały drobiazg, o udostępnianie tego listu waszym znajomym i przyjaciołom, a także o zachowanie tego materiału wideo, tego listu na komputerach. Link podaję poniżej. Ten list otwarty w formie wideo może być bardzo niewygodny dla osób powiązanych z osobą i sprawą, której się on dotyczy. Dlatego mamy obawy, iż będzie on szybko usuwany, blokowany bądź przerabiany i montowany, aby po prostu zafałszować jego przekaz. Zwracam się do wszystkich przyzwoitych ludzi, dla których ważne jest poszanowanie prawa, których niepokoją nadużycia kompetencji prowadzące do nieszczęść, jak w przypadku Igora Stachowiaka, uśmierconego paralizatorem na posterunku policji. No czy też Tomasza Kamendy, który jako niewinny człowiek przesiedział 18 lat w więzieniu. Zwracam się do wszystkich, którzy, mając odrobinę rozumu, zdają sobie sprawę, że to może spotkać po prostu każdego z nas. Szarujcie to wideo i zachowujcie je na swoich komputerach. Bardzo was o to proszę. Jak zauważyliście, używam słowa my, bowiem ten materiał został przygotowany w imieniu około 150 osób, które dotychczas podpisały przygotowaną petycję. Osób, które nie boją się tak zwanych reżimowych represji, czy też szykanów. Osób, które mają odwagę wyrazić swoje zaniepokojenie i chcą śmiało zasygnalizować, że chętnie patrzą wybranym przedstawicielom władzy na ręce. Przede wszystkim list ten powstał w imieniu osób, które nie wierzą w historię o Coulsonach lub mają wątpliwości dotyczące na przykład śmierci osób takich jak Andrzej Leper i które w uzasadniony sposób nabierają podejrzeń, analizując dostępne powszechnie materiały. To list osób, które przede wszystkim żyją w absolutnym przekonaniu o niewinności znanego polskiego eksperta do spraw wizerunku Piotra Tymochowicza. I żyją w silnych podejrzeniach manipulacji w jego sprawie. Manipulacji dokonywanych przez na razie bliżej nieokreślone środowisko bądź osoby, które mogą mieć wpływ na przebieg jego aresztowania i procesu. To list osób, które go znają i obawiają się o jego zdrowie i życie w sposób uzasadniony, w szczególności biorąc pod uwagę zamach na jego życie w areszcie w dniu 17 lutego 2018 roku, kiedy to usiłowano zamordować Piotra Tymochowicza przy absolutnej bezczynności więziennych służb. Tak usiłowano go zamordować, a którego od śmierci uratował inny aresztant. Jak powszechnie wiadomo, Piotr Tymochowicz po raz chyba już trzeci w dziwnych i wywołujących zastanowienie okolicznościach został aresztowany jako rzekomy posiadacz materiałów o treściach pedofilskich. Jednym z pierwszych takich znanych przypadków aresztowania Piotra było aresztowanie go pod takim samym pretekstem wraz z Andrzejem Leperem. We wszystkich poprzednich wypadkach okazało się, że oskarżenia były niesłuszne. Wyrok medialny jednak został wykonany, a do wyroku sądownego nigdy nie doszło, bo dojść po prostu nie mogło. Piotr Tymochowicz wielokrotnie w swoich szkoleniach wymieniał tego typu polowanie na czarownicę jako najbardziej obrzydliwą formę rozgrywki politycznej, będącej w stanie zniszczyć każdego, bez względu na to, kim on jest, bez względu na jego niewinność. Nawet fałszywe oskarżenie tego typu zostawia w ślad w umysłach bezmyślnego odbiorcy i wywołuje zjawisko linczu, często w sensie nie tylko medialnym, lecz także dosłownym. Link do takiego fragmentu szkolenia Piotra Tymochowicza
znajdziecie, drodzy internauci, w opisach tego wideo, bądź też pod adresami stron internetowych podanych na końcu. Aresztowania Piotra Tymochowicza zawsze dziwnym trafem odbywały się w momentach ważnych napięć politycznych w kraju. Zawsze. A obecnie, zdaniem wielu z nas, w momencie, gdy nastąpiła wyraźna potrzeba scalenia i umocnienia opozycji, której brak jest po prostu silnego lidera. Jak wszyscy wiemy, Piotr Tymochowicz wielokrotnie udowadniał swoją skuteczność. Wielokrotnie. Pomagając różnym ugrupowaniom, różnym politykom, wygrywaniu wyborów, etc. Dziwnym jest też fakt, iż Piotr był wielokrotnie przesłuchiwany także pod pozorem podejrzeń o współpracę z Mossadem, czy też o współpracę z innymi możliwymi organizacjami szpiegowskimi. Dziwne są także wszelkie niejasności związane z samym obecnym aresztowaniem, a także przetrzymywanie go przez wiele miesięcy w areszcie, w kompletnej izolacji od świata i rodziny. Temat ten poruszyliśmy w podpisanej przez 150 osób petycji, do której podpisania także zachęcam Was wszystkich. Patrząc na te i wiele innych zdarzeń, nasuwa się wniosek, że została przeciwko Piotrowi Tymochowiczowi użyta tak zwana broń ostateczna, ponieważ żadne inne zabiegi nie osiągnęły pożądanego celu. Żadne inne. Mossad nie zadziałał. Oczywiście jest to tylko wniosek, wiecie, wynikający z obrazu, jaki kształtuje się w tym momencie zapoznawania się z opublikowanymi materiałami, wypowiedziami Piotra Tymochowicza i zdarzeniami w kraju. Po raz kolejny pojawia się niepokojące wrażenie, że nie chodzi tutaj o prawdę czy o walkę z przestępczością, lecz o porządki na arenie politycznej. Ohydne porządki na arenie politycznej. Wielu z nas żyje przeczuciem, iż Piotr jest po prostu następną ofiarą polityczną, a nie przestępcą w rodzaju prezentowanym przez niektóre media, które wydają się być kompletnie pozbawione zainteresowania prawdą. W związku z powyższym zwracamy się do wymienionych na początku osób z pytaniami i prośbami. Pozwólcie, że zrobię to w kolejności wymienionej na samym początku. Pierwsza prośba do mediów, w tym przede wszystkim do Wirtualnej Polski. Drodzy Państwo z Wirtualnej Polski, z ogromną łatwością wykonaliście znowu medialny wyrok na człowieku, który także personalnie wielu z Was pomaga w karierach zawodowych, a także w życiu prywatnym. Z jego pomocy i szkoleń korzystało wielu z Was, dziennikarzy. Jednakże nie przeszkodziło Wam w bezmyślny sposób zaatakować go i szkalować człowieka, który w przekonaniu wielu ludzi jest absolutnie niewinny. To przyszło Wam niezmiernie łatwo, prawda? Bo nie wymagało to zaangażowania w szukanie prawdy. Nie wzięliście Państwo pod uwagę, że Waszymi tylko negatywnymi, obleśnymi czasami publikacjami niszczycie nie tylko Piotra Tymochowicza, ale także jego otoczenie, bezpośrednie otoczenie, rodzinę, przyjaciół. Pozostawiony bez Waszej uczciwej dziennikarskiej pracy, Piotr Tymochowicz znajduje się obecnie w bezpośredniej sytuacji zagrożenia życia. Powtarzam, 17 lutego była próba zamordowania go w areszcie w bardzo dziwnych okolicznościach. Życie uratował mu inny więzień, co też chyba daje dużo do myślenia w przypadku rzucanych pod adresem Piotra oskarżeń. Na marginesie, drodzy Państwo z Wirtualnej Polski, posiadanie czegoś na komputerze, jakichkolwiek treści, nie jest jeszcze jednoznaczne z byciem pedofilem. Nie jest jednoznaczne z pedofilią, na litość boską. Jako dziennikarze powinniście to wiedzieć. Pozostawiona w sytuacji dezinformacji obecna żona Piotra z Kambodży usiłowała popełnić samobójstwo. Myślę, że już wiecie o tym.
Jego rodzina pada ofiarą obleśnego hejtu, podsycanego między innymi przez publikacje oficjalnych mediów, takich jak na przykład Wirtualna Polska. Jeśli jest w was odrobina człowieczeństwa, to znacie znaczenie słowa zaszczucie, prawda? W każdym normalnym kraju celem dziennikarzy jest niezależność i poszukiwanie prawdy, a nie uleganie naciskom bądź też praca po tak zwanej oficjalnej linii. Chcę wam zadać pytanie. Czy naprawdę tak nisko upadliście, żeby publikować tylko i wyłącznie chwytliwy chłam? Czy jako ludzie nie macie czasem odrobiny przyzwoitości, aby zrezygnować z 5 zł wynagrodzenia za szkalujące artykuły? Czy jako dziennikarze nie wstydzicie się tego, iż odrzucacie chęć dążenia do prawdy na rzecz utrzymania pracy? Czy jako dziennikarze nie zdajecie sobie sprawy, że publikując swoje treści możecie przyczynić się do czyjejś śmierci? Czy nie wstyd wam, gdy zamykacie oczy i zapominając o dążeniu do prawdy, pomagacie ludziom o niecnych zamiarach w osiąganiu ich celów? Pytam o to, wiecie, także jako osoba publiczna, która wielokrotnie doświadczyła hejtu, obrzydliwych zabiegów ze strony pismaków, w tym nawet fałszywych wywiadów rzekomo zrobionych ze mną i publikacji wyssanych z palca albo skopiowanych ze źródeł typu, za przeproszeniem, pudelek.pl. Warto podkreślić, że ważność mojej osoby jest zdecydowanie mniejsza niż ważność Piotra w tej sytuacji. Wiem, że łatwą rączką wy, ludzie gazet, jesteście skłonni do wylewania pomyj, byle tylko zabawić prymitywnego czytelnika. Wiem, że rzadko można spotkać dziennikarza uczciwego i rzetelnego. No, takie przypadki mogę policzyć na palcach dosłownie jednej ręki. I niestety muszę powiedzieć, nie byli to dziennikarze z Wirtualnej Polski. To byli dziennikarze z czasopisma Nie, do którego ciągle mam pewien sentyment właśnie za to. I do tego czasopisma odniosę się także za chwilę. Drodzy Państwo, zachowując odrobinę zwykłej ludzkiej nadziei, wiecie, zwracam się do was, abyście zainteresowali się bliżej prawdą o Piotrze Tymochowiczu i wzięli pod uwagę jego zasługi, a nie tylko rzucali się na chłam mający na celu zniszczenie go nie tylko jako eksperta, ale jako człowieka. Żywię jeszcze odrobinę nadziei, że znajdzie się dziennikarz, który po prostu nie będzie obawiał się represji czy utraty 5 zł i zajmie się przynajmniej próbą wydobycia prawdy i uratowania człowieka. Tak, uratowania człowieka. Po prostu, drodzy dziennikarze, ruszcie się i zacznijcie zadawać pytania. Ruszcie się i zacznijcie na litość boską zadawać pytania. Wielu z nas jest przekonanych, że wcześniejsze publikacje, wasze publikacje ukształtowane zostały w wyniku odgórnych nacisków. Tak po prostu jest. Chcielibyśmy wiedzieć, komu tak naprawdę zależy na absolutnym zniszczeniu Piotra Tymochowicza. Chcielibyśmy wiedzieć, że jeszcze możemy liczyć na prawdę ze strony mediów i że możemy wierzyć w ich niezależność. Jeśli jest w was chociaż odrobina ludzkiej przyzwoitości, to podejmijcie działanie. Pomóżcie w obronie, naszym zdaniem, absolutnie niewinnego człowieka, który naszym zdaniem został wrobiony i jest postrzegany jako ofiara polityczna. Druga prośba skierowana jest do dyrektora programowego TVN, pana Edwarda Miszczaka. Szanowny panie, przywołując moje wspomnienia sprzed wielu lat dotyczące pana jako bardzo silnej osoby w TVN, w imieniu wszystkich zainteresowanych tematem kieruję do pana prośbę o pomoc. Wiem, że kiedyś był pan człowiekiem zainteresowanym sytuacją polskich więźniów, a także, że jest pan osobą o potężnej wiedzy psychologicznej.
Wiem, że do dzisiaj jest pan osobą, która jest w stanie realnie pomóc. Poprzez na przykład zlecenie skutecznym dziennikarzom TVN-u sprawy wyjaśnienia sytuacji Piotra Tymochowicza. Stacja TVN wydaje się być ostatnią stacją, której dziennikarze mają odwagę podejmować tematy niewygodne dla różnych środowisk. Proszę pana o pomoc TVN-u w ratowaniu człowieka, którego uważamy za niewinnego. Proszę pana o tą pomoc. Trzecia prośba do dyrektora programowego Polsatu, pani Niny Terentiew. Szanowna pani, o ile mi wiadomo, zna pani Piotra od lat. O ile mi wiadomo, byliście państwo wręcz na stopie przyjacielskiej. Zna go pani jako człowieka bardzo błyskotliwego. Mam nadzieję, że tak jest do dzisiaj i zwracam się do pani jako osoby, która od wielu lat zna Piotra i najprawdopodobniej zdaje sobie sprawę, jak absurdalne wydają się oskarżenia w jego przypadku. Proszę panią o pomoc. Być może zlecenie pani pracownikom reportażu lub dziennikarskiego dochodzenia w sprawie Piotra, aby przynajmniej pomóc w zagwarantowaniu mu bezpieczeństwa. Proszę panią jako człowieka, a także przedstawiciela zarządu Polsatu. Piotrowi Tymochowiczowi trzeba naprawdę pomóc. Chodzi o jego po prostu bezpieczeństwo. Prośba do pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Panie ministrze, nie są tajemnicą wieloletnie napięcia i personalne animozje pomiędzy panem i Piotrem Tymochowiczem. To nie jest tajemnica. Nie jest tajemnicą, że spotykaliście się panowie przed sądem, a także to, że Piotr wielokrotnie w wielu wypowiedziach wypowiadał się bardzo negatywnie na temat pana i pana działań. Obecnie jest pan ministrem sprawiedliwości, a sytuacja Piotra Tymochowicza jest jakby w zakresie pana kompetencji. Jako obywatele chcielibyśmy prosić pana o ustosunkowanie się do tej sprawy. I chcielibyśmy także prosić o pomoc. Tak, chcielibyśmy prosić o pomoc. Proszę pana o odłożenie wszelkich prywatnych emocji, animozji i niechęci wobec Piotra Tymochowicza. Pragniemy, aby Piotr był traktowany jak każdy obywatel, którego winę trzeba najpierw udowodnić i o którego bezpieczeństwo w areszcie należy zadbać bez względu na wynik dochodzenia i rozpraw sądowych. Pragniemy także żyć w przekonaniu, że pana podwładni nie ulegają żadnym naciskom bliżej nieokreślonych wpływowych osób i nie nadużywają ponownie swoich kompetencji. Mamy nadzieję, że zareaguje pan na ten rodzaj listu otwartego. No a także na napisany dużo wcześniej do pana list otwarty, napisany przez ojca Piotra Tymochowicza. Ten list powinien być u pana na biurku. Proszę go przeczytać. Piąta prośba do przewodniczącego Rady Europejskiej, pana Donalda Tuska. Szanowny panie, jako osoba zajmująca tak wysokie stanowisko, przeżył pan sam, jako człowiek, szkalowanie, szykany ze strony mediów, fałszywe oskarżenia, nadużywanie wobec pana kompetencji niektórych urzędników, którym zależałoby na wyeliminowaniu pana z politycznej sceny. Dlatego zwracamy się do pana, jako człowieka, który może nas po prostu zrozumieć. Zwracamy się do pana, zaniepokojeni całą sytuacją dotyczącą Piotra Tymochowicza. Sytuacją rzucającą dziwne światło na sytuację poszanowania człowieka i prawa w Polsce. Prosimy o jakąkolwiek reakcję, jakąkolwiek pomoc. Będziemy bardzo wdzięczni.
Szósta prośba do Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Szanowny panie, powszechnie wiadomo o wzajemnej niechęci obu panów, to znaczy Piotra Tymuchowicza i pana. Jego wypowiedzi skierowane pod pańskim adresem nie należały raczej do komplementów. O tym wie każdy. I w pełni zrozumiałe są w tej sytuacji wszelkie prywatne odczucia i emocje. W związku z tym zwracam się do pana jako osoby postrzeganej za jedną z najbardziej wpływowych w polskiej arenie politycznej. Proszę o odłożenie prywatnej niechęci, czy nawet złości lub nienawiści i proszę o pomoc w zapewnieniu uczciwego traktowania i bezpieczeństwa Piotra Tymochowicza. Proszę o rozejrzenie się i możliwe wyeliminowanie nacisków, jakich istnienie podejrzewa wielu obywateli. Piotr jest zdeklarowanym przeciwnikiem partii PiS i pana jako polityka. Jest zwolennikiem tolerancji religijnej, zdeklarowanym wrogiem antysemityzmu i ksenofobii, co tak na marginesie dla wielu pana kolegów partyjnych wydaje się niewygodne. Proszę jednak, aby to nie odgrywało to żadnej roli w tym momencie. Mam odrobinę nadziei, iż podejmie pan jakiekolwiek kroki w celu, miejmy nadzieję, ludzkiej pomocy. Prośba do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Panie prezydencie, zwracam się do pana jako obywatel, aczkolwiek nigdy nie oddałbym na pana głosu. Mimo wszystko zwracam się do pana. Nie jest tajemnicą, że Piotr Tymochowicz w swoich wielu wypowiedziach ośmielał się pana krytykować, jak i deklarować swoją polityczną niechęć wobec pana. To nie jest tajemnicą. Nie jest też tajemnicą, że przy pierwszej nadarzającej się okazji wspomógłby Piotr Tymochowicz nieomal każdą partię, która mogłaby zająć miejsce Prawa i Sprawiedliwości. Znając jego skuteczność w kreowaniu polityków i zdarzeń, wielu z nas jest przekonanych, że byłby w stanie wspomóc pana przeciwnika w najbliższych wyborach z bardzo dużym prawdopodobieństwem sukcesu. Jako obywatel zwracam się do pana, panie prezydencie, z prośbą o przyjrzenie się tej sytuacji bez względu na czynniki wymienione powyżej. Chcemy żyć w przekonaniu, że czynniki tak zwane zawodowe nie odgrywają tutaj żadnej roli, a pojawienie się tego typu wątpliwości wydaje się całkiem oczywiste i ludzkie. Prosimy pana o zwrócenie uwagi, czy jakiekolwiek animozje nie odgrywają tutaj roli w niszczeniu człowieka, o którego niewinności, podkreślam, jesteśmy przekonani. Prosimy o zwrócenie uwagi, czy nie ma w tej sprawie żadnych podejrzanych nacisków, bądź też prób nacisków, albowiem tego typu wrażenia wydają się najbardziej oczywiste. Najbardziej oczywiste dla osób, które znają Piotra od wielu lat. Jako prezydent może mieć pan wgląd o wiele głębszy niż przeciętny zjadacz chleba. Dlatego prosimy pana o reakcję w tej sprawie. Chcemy żyć w przekonaniu, że zjawisko ofiar politycznych jest niemożliwe w kraju demokratycznym, jakim ponoć jest Polska. Sprawa Piotra Tymochowicza jest jednakże bardzo niepokojąca. I mamy nadzieję, że nasze niepokoje zostaną wkrótce rozwiane. Może dzięki panu, panie prezydencie. Prosimy pana przede wszystkim o zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo Piotra Tymochowicza, przebywającego w areszcie. Nie chcemy bowiem usłyszeć z mediów, że przydarzył mu się wypadek, gdzie 7 razy nadział się na nóż przypadkiem znajdujący się w rękach krojącego chleb więźnia, który przypadkiem pomylił cele i przypadkiem trafił
na jeden dzień do aresztu. Nie chcemy usłyszeć takiej historii, panie prezydencie. Proszę pana o pomoc. Jako człowiek i jako obywatel, proszę pana o pomoc. Ostatnie pytanie kieruję do pani Elizy Michalik z Superstacji i pana Waldemara Kuchannego, redaktora czasopisma Nie. Panie Elizo, panie Waldemarze, usiłowałem nawiązać kontakt z państwem w sprawie Piotra Tymochowicza poprzez Facebook. Do dzisiaj moje wiadomości na Facebooku niestety nie zostały nawet przeczytane. Wiadomości do pana Kuchannego nie zostały przeczytane nawet po reakcji pana Kuchennego na pozostawione przeze mnie publiczne komentarze na oficjalnym facebookowym profilu pana redaktora. Liczyłem, że może państwo zareagujecie wbrew ogólnej tendencji wszelkich innych mediów. Liczyłem, że może państwo należycie do dziennikarzy odważnych i dążących do prawdy. Tak, dążących do prawdy. Mam ciągle nadzieję, że się nie myliłem i jest to tylko drobne przeoczenie. Może tym ostatecznym krokiem, tym dzisiejszym nagraniem wideo, uda mi się wywołać państwa zainteresowanie. Pani Elizo i panie Waldemarze. W imieniu swoim, bliskich Piotra Tymochowicza i samego Piotra Tymochowicza dziękuję wam wszystkim za uwagę i za dobre chęci. Wybaczcie mi, że mówiłem powoli. Chodziło o to, żeby zachować jednak mimo wszystko wyraz tego tekstu. Proszę także o taki ostatni drobiazg. Oby to nagranie nie zostało zapomniane po paru godzinach, wiecie? Jeśli zaczniemy zapominać o takich sprawach, zaczniemy się staczać na dno przepaści. Zaczniemy się staczać jako ludzie, obywatele, społeczeństwo. Milczenie nigdy nie było i nie będzie dobrym wyjściem z sytuacji. Nigdy nie było i nie będzie dobrym wyjściem z sytuacji. Do zobaczenia w lepszym świecie.